Cześć dziewczyny, słuchajcie, nagrywam sobie ten filmik już teraz tak naprawdę jako dodatek do któregoś filmiku, który na pewno wrzucę. Bardziej tak może w ramach eksperymentu. Natomiast to będzie filmik gadany, więc jeśli nie lubicie takich filmików, to wyłączajcie mnie czym prędzej, bo się tylko umęczycie. A tego bym bardzo nie chciała. Nagrałam już dwa filmy, jeden ASMR i jeden filmik z hitami, więc sobie tak pomyślałam, że możemy sobie jeszcze trochę porozmawiać. Dlaczego? Ponieważ trafiłam ostatnio na jakiś filmik, taki z serii filmików, które sama też robiłam, czyli błędy w makijażu. I trochę się tak zastanawiałam nad tym, że definicja tego, co jest błędem w makijażu w tym momencie, powinna być zredefiniowana, ponieważ rzeczy, które były błędami, kiedy ja zaczynałam, wydaje mi się, że już tymi błędami dawno nie są po prostu. I nagrałam ten filmik, żeby się dowiedzieć, co Wy myślicie na ten temat. Ponieważ moje zdanie to jest moje zdanie, ja je znam, ono mnie nie interesuje. Ale podzielę się z Wami nim po to, żeby Was skusić do wyjawienia mi swojego zdania na ten temat. Bo myślę, że też wiele z Was jest już tutaj ze mną długo i pewnie sama obserwujecie te zmiany, które są bardzo ciekawe w świecie makijażu. Kiedy ja zaczynałam, dawno temu, 12 lat temu zaczynałam uczyć się makijażu sama, to wtedy było tak, że dziewczyny na forach wklejały swoje zdjęcia, swoje makijaże, licząc na jakąś opinię od innych użytkowniczek tam. I były wtedy takie zasady, których nie można było łamać za bardzo, naprawdę. Czyli na przykład, jeśli robiłyśmy ciemne oczy, to nie można było do tego już nakładać ciemnej szminki. I my tego nie robiłyśmy. I było dużo dziewczyn, które zaczynały wtedy razem ze mną. Kasia Katosu, Maksyneczka i tak dalej. Wiele różnych osób, które można jeszcze na tych forach tam było jakby poznać i z którymi można było pisać. To było super, ale my naprawdę nie robiłyśmy takich rzeczy, których nie można było robić. I to, co mi się tak bardzo podoba teraz, to jest ta dowolność, taka całkowita dowolność, która nas już nie ogranicza zupełnie, mówi nam wręcz: rób co chcesz. I teraz ta ciemna szminka do smokey eyes już nie jest błędem, a była. Bo chodzi mi o takie błędy. To nie mówimy teraz o błędach typu źle dobrany podkład i tak dalej, bo to są takie błędy, które będą błędami chyba raczej zawsze. Natomiast wydaje mi się, że wiele rzeczy jest uznawanych za błędy tak długo, jak długo nam się trochę nie opatrzą. I nie wiem, czy Wy też macie takie wrażenie. Bardzo, bardzo widać to po zmieniających się trendach dotyczących makijażu brwi. Ja nie wiem, czy Wy pamiętacie te brwi z okresu tam 1999, 2000 i tak dalej. To były takie bardzo cieniutkie, wyskubane brwi. Wtedy po prostu szczyt mody. Teraz to jest coś, co jest trochę już mocno wyśmiewane. Natomiast te nasze teraz instagramowe brwi, to też jest duża ciekawostka i też jest coś takiego, co już coraz bardziej zaczyna być przez nas wizualnie oswojone. Wydaje mi się, że po prostu już się trochę nam te instagramowe brwi opatrzyły i może one nawet teraz już nie budzą w nas takiego przerażenia, jak budziły jeszcze rok temu. Pamiętam, że one często były podawane w różnych filmach, w różnych miejscach jako taki typowy makijażowy błąd. Natomiast czy one są jeszcze błędem, kiedy wszyscy go popełniają? To jest takie pytanie o to, czy coś, co staje się makijażową normą, a było kiedyś błędem, jest nadal błędem, bo chyba niekoniecznie. Takie instagramowe brwi na pewno były uznawane za błąd, nie wiem, tam 6-7 lat temu. Tak gruby błąd, jak gruba jest ich teraz linia. I w ogóle w tym momencie, kiedy to już jest całkiem dla nas tak naprawdę w większości normalne. Wiadomo, że to jest ciężko generalizować, bo znajdą się osoby, które nigdy, powiedzmy, jakichś konkretnych trendów nie zaakceptują lub nie polubią. Ale jednak nie możemy nie zauważyć tego, że zwolenników jakiegoś trendu jest coraz więcej i wydaje mi się, że tak to tutaj z tym makijażem bywa. I ja się sama zaczęłam zastanawiać, co dla mnie tak naprawdę jeszcze jest błędem w makijażu. Bo kiedyś powiedziałabym na przykład, że ogólnie błędem jest nadmierna jakaś jego widoczność, a teraz już nie jestem do tego tak bardzo przekonana. Powiedziałabym kiedyś, że błędem jest sytuacja, w której makijaż nas nie upiększa. Ale teraz też nie jestem tak bardzo
sercem przy tym argumencie, ponieważ zastanawiam się w ogóle, czy teraz, w tych czasach makijaż, głównym zadaniem makijażu nadal jest upiększanie. W takim klasycznym rozumieniu dążenia do wizualnego jakiegoś jednego, jednak trochę tak naprawdę ustalonego, czy też w naszych głowach obecnego ideału. I powiedziałabym kiedyś, że błędem makijażu jest sytuacja, w której zrobimy coś, co sprawia, że wyglądamy gorzej. Ale tak naprawdę kto decyduje o tym, że wyglądamy gorzej? Ludzie na ulicy decydują o tym, czy wyglądamy gorzej? Czy to, że nie wpisujemy się z tym makijażem w jakiś kanon, w jakiś trend, albo nie upodabniamy się do kogoś, a może nie wydobywamy ze swojej twarzy całego potencjału, tego piękna, które jest trochę takie, wiecie, nieokreślone tak naprawdę, nieopisywalne. Zastanawiałam się nad tym też przy okazji obserwowania, jakie makijaże nosiły na sobie bohaterki serialu Euforia. Jeśli nie oglądałyście Euforii, to ja bardzo polecam, ale tam szczególnie Jules nosiła makijaże, które nie podkreślały piękna w taki sztampowy sposób, ale podkreślały to piękno przez wydobywanie i akcentowanie jej indywidualności. A ona tam w tym serialu ogromną indywidualnością była, ta bohaterka. I te makijaże w Euforii, w ogóle cały tam bardzo szeroko poruszany też trochę temat kobiecości, bardzo mi się podobał. I myślę, że jest takim fajnym polem do dyskusji też. Chociaż mogłoby się wydawać, że makijaż taki błahy temat, nie? Że taki sobie. Ale te tendencje takie bardzo wyzwalające mi się teraz naprawdę podobają. Makijaże w Euphoris były piękne. Niesamowicie do mojego serca przemówiła ta idea nadużywania brokatu, bo ja jestem okropną brokaciarą. Ale to też był taki element w makijażu uznawany za kiczowaty, niechciany, tandetny i taki, wiecie, obciachowy. Natomiast teraz ja jestem zachwycona, że tak można często i gęsto z tego korzystać w taki wręcz artystyczny sposób. Trochę jak w tych makijażach takich z wybiegu, ale w Euforii to naprawdę był glitterowy szał i to było świetne. Jeśli na przykładzie Euforii i dla potrzeb tego filmu, powiedzmy tego momentu w filmie tutaj, zrobimy takie założenie, że to piękno kryje się w tej indywidualności, tak jak w indywidualności Jules. Ten jej czar taki naprawdę pociągający. To możemy się mocno zastanowić nad tym, jaką makijaż będzie dla nas pełnił funkcję. Bo jeśli on ma podkreślać naszą indywidualność, to tak naprawdę tam nie ma pola dla błędów, nie ma jakby idea błędów w tym makijażu jest bardzo odległa. Bo możemy robić wszystko i możemy się tym makijażem posługiwać bardzo dowolnie, możemy się nim bawić, możemy zrobić co tylko nasza dusza zapragnie. Nie musimy wcale wyglądać lepiej w takim ogólnym rozumieniu. Nie musimy się innym bardziej podobać, nie musimy jakoś innych zachwycać. Musimy, nie wiem, konturować po to, żeby coś przetransformować. Nie musimy kamuflować po to, żeby coś zakryć. Nie musimy niczego ukrywać. Nie musimy wzmacniać czegoś, co uznałyśmy za nasze atuty, bo ktoś nam tak powiedział. Jest dużo takich rzeczy, które w makijażu robimy. Jest dużo takich rzeczy, które ja w makijażu robiłam. Przez te wszystkie lata, właśnie dlatego, żeby się dopasować jakby, albo żeby się upodobnić, albo żeby jakoś zrekompensować braki, które jak myślałam są w jakiejś sferze u mnie gdzieś tam. Dużo takich rzeczy, nad którymi się w ogóle nie myśli na początku, szczególnie na początku tej przygody z makijażem, kiedy odkrywamy tą jego moc transformacji. To jest naprawdę pociągające. Zresztą wszystkie te filmy, w których widzimy przemiany, nie bez powodu są takie dla nas fajne, ciekawe, nęcące, bo to daje taką nadzieję na to, że my też się możemy tak przetransformować. I przetransformuje się w związku z tym też nasze postrzeganie siebie, nasze odczucie względem siebie, swojego wyglądu, tego, no, że przecież w głębi duszy, czy my się do końca sobie podobamy, no niekoniecznie, nie zawsze, prawda? Zresztą to jest temat rzeka. No. Ja bardzo zazdroszczę osobom, które od dziecka
nabyły, zostały obdarowane takim poczuciem, że są ok, bo to jest generalnie bardzo rzadkie. No i wtedy ten makijaż może dla nas być naprawdę zupełnie, zupełnie różnymi rzeczami. Może pełnić różne funkcje, możemy się nim bawić, nie będąc już pod takim wrażeniem, że powinniśmy być jakieś takie, jakieś określone i że ten makijaż jest do tego przepustką dla nas, do tego ratunku, żebyśmy wreszcie były ok. Jestem strasznie ciekawa, jakie wy macie przemyślenia na ten temat, jeśli macie. Co dla was jeszcze teraz jest błędem w makijażu, a co już nie? Może coś było, ale już nie jest. Jak to się u was zmienia? Czy jeśli faktycznie wasza przygoda z makijażem trwa dłużej? Czy to się jakoś w ogóle zmieniło? A jeśli dopiero ją zaczynacie, to co was najbardziej cieszy w tym i kręci? I co najbardziej lubicie? Tak. Tak, to jest temat, na który można by mówić bardzo, bardzo dużo. Ale wydaje mi się, że coś tam już zostało powiedziane, więc dajmy sobie już na dzisiaj spokój, bo już prawie skończyłam moją herbatkę ziołową z brudnej szklanki. Więc żegnam się z wami przegorąco i czekam na wasze komentarze. Buziaczki i do zobaczenia. Mua!